zakładu. Przybyła do małej wioski misja z kosmosu. Poradę. Na łąkę zastawę sołtysa, pewien słoneczny wtorek, opadł z hukiem silników wśród planetarnych worek. Czy pani wyszła na smutko, ale by wokół? Ciekawe, jaką mają sprawę i co przygnało ich tutaj? Chodzą bez butów czy w butach? Mają trzy głowy czy jedną? A może nie mają wcale? Czym żywią się? I czy w worku przywieźli doskonałe parówki? Albo tę szynkę pachnącą i różowiutką? Miau! Tak rozważali i pozwolili do magii. Aż wreszcie otworzył się. A tworka się przestali. Chudy, zielony z uszami. Małe, z kokardą na głowie. I średni, grube kropki. I rzekli. My są posłowie z planety na końcu drogi. Lecz najpierw dokładny na końcu ślecznej drogi. Właśnie nasz kosmoworek zawitał wasze drogi. Błagać o radę ziemiany. Wybraliśmy waszą wioskę, bo wczoraj w kosmicznym barze słyszeliśmy taką pogłoskę, że we wsi za morem i lasem choć jakoś trudna jak kotumarna. Tu jednak macie sukcesy, straż u was działa pożarna. A nam jest potrzeba straży. Na naszej planecie od dawna o takiej straży rząd marzy. Podrapał się kocur za uchem, sołtys podrapał się w głowę. Spojrzała Kasia na kota, a kot... Rozwiązania gotowe macie tu u nas, panowie. A może to są panie? Wozy strażackie bojowe, sprzęt w doskonałym stanie. I ochotnicy na miejscu, a wszyscy szkoleni w pomocy. Biegną wygasić pożar we dnie, gdy trzeba i w nocy. U nas na noc zobacz miesiąc. I tu z pojazdu, w Elworkach, wyciągnął komputer kosmiczny. Ach, nie wiem, czy on jest szybki, ale na pewno jest śliczny. Rozmarzył się, westchnął z zazdrością. Miał. Mówcie, jaki wasz problem, a pomożemy z radością. Otóż na naszej planecie podłoże jest płynne i płynie. Żyjemy na dużych oleju, z tego pana pomysłuje. Chociaż jadalny ten olej, czy jest paliwem kosmicznym? Olej ten, trzeba tu wspomnieć, zastosowania ma liczne. Lecz kiedy czasem zapłonie, planeta na skraju zagłady. I właśnie u was szukamy na problem pożarów rady. Zamyślił się sołtys głęboko. Kot się podrapał za uchem, a Kasia na to... Tu każdy jest ochotniczym druhem. Każdy się zna na pożarach. A na oleju pożarze zna się i moja mama. Codziennie placki smaży. Gdy
dbaj się olej i dymi, nie lejcie nań wody, broń Boże, lecz rzućcie mokry ręcznik i piasek się nie pomoże. Lecz jak przykryć może ręcznikiem? Takiego wielkiego ręcznika na naszej planecie nie mamy. A może? Drodzy ziemianie, myślecie nam pomóc sąsiedzką, bo wrócą już na śniadanie. Za rok? To prawda. Lecz za to wdzięczność okazać kosmiczną, bo wrócą z odbytkiem oleju, co wartość ma astronomiczną. Pomagać należy sąsiadom, więc zaraz zwołam zebranie. Wybiorę ochotników i zanim ranek nastanie, wyruszą w drogę przez pustkę, by pomóc zwalczać pożary. A ja, miau, czy zmieszczę się tam? Jestem małą. Polecieć chcę bardzo, bo wierzę, że tam, gdzie jest tyle oleju, pożywi się choć zwierzę. Bo widzę duszy oczyma i pyszczek mi się śmieje. Ogromną puszkę z makrelą na waszej planecie z olejem. I gdy wstał dzień, piękna środa, na łąko ze stawem przybyli duchowie ochotnicy. Do najostatniejszej chwili niepewni, co ich czeka, czy ruszą w dalekie światy. Sąsiadki przyniosły koce, uczniowie przynieśli kwiaty. Drodzy duchowie strażacy, wspomnijcie na wasze zasady. Kosmita czy ziemianin, gdy potrzebuje pomocy. Róbcie to, co możecie, co tylko w waszej mocy, by uratować dobytek, zwierzęta i życie ludzi. Sprawdźcie, by po powrocie wszyscy byli na stronie. I stanął przed nimi Sołtys, cały przegięty i blady. Bądźcie na końcu drogi, mlecznej, muszę tu dodać. Niech wam nie będzie szkoda użyć tysiąca koców, by zwalczyć pożar oleju. Mówił Sołtys 100 minut. A kota oczy się śmieją. Druhowie ochotnicy zwalczą każdą pożarę, poradzą na każdy problem, ale ja, co ja mogę? Miau! Gdy zabezpieczą planetę oraz kosmitów wyszkolą, a się pokręcę w pobliżu, racząc w oleju solą. A potem wrócą na ziemię i będzie jak zawsze bezpiecznie. Bo tu, czy na końcu drogi, dodajmy mlecznej, służą wszystkim i chronią życie i zdrowie i mienie. I wszyscy kochani!